Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I dzisiaj oczywiście kontynuujemy misję, wiecie, tą od kogo to była misja w ogóle, to przede wszystkim, bo ja już od Keiry, tak. I dzisiaj może skończymy ją, znaczy skończymy, nie wiem czy skończymy ją, co nie, bo tu trzeba jeszcze znaleźć tego Janka. Tego Janka, ale tutaj właśnie, pamiętacie, coś nas chyba ostatnio coś zaatakowało i deadłem niepotrzebnie, ale zaraz, chwila, żeby mieć pełne życia sobie. Bo my dotuj, znaczy my dotu, no, przyśpijmy się, o, tak mówiąc krótko. Co nie? A nie, medytujmy. Będę mówił śpimy, a co tam? Spania, to jest to samo przecież, medytacja, spanie to jest to samo przecież. Dobra, idziemy dalej. Teraz, tylko żeby mnie tu nic nie zaatakowało w tej chwili. Powiem wam, że bym się chyba wkurzył. Utopce to są słabe w pierdolę. Ty skurzy! Łoty! Pięknie. Zmyślony. Na pewno zostawię ze sobą ślady. Udało się, wow. Oho. I coś mamy. Jakieś ślady pewnie. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Okej. Tędy. Powiem wam, że mi się podoba tutaj, wiecie co? Te wiedźmińskie te. Zaraz was zabiję, głupie utopce. What the fuck? Pięknie. Dobra. Czekajcie, teraz idziemy dalej. Znaczy, szukajmy tych stóp, oczywiście. Czekajcie, tędy. Tu coś mamy dalej. Mamy coś? Mamy. I teraz tak. Tędy, dobra. Tędy. Okej, coś tu mamy. Tylko zaraz, którędy on szedł, ha. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest wszystko. Janka. Jak ja mam to zrobić? Przede wszystkim. Dobra, okej. Nie zobaczyłem tego, powiem wam szczerze. Janek? O kur... Nie bój się. Kimże ty jesteś? What the fuck? Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Ja pierdzielę. Szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? O co chodzi? Nie możesz mówić? Ja pierdzielę! Straciłeś głos?
Mogę ci jakoś pomóc? Chodź za mną. Tak, wiedziałem, że on to coś takiego zrobi. Chyba. Tak. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. No dobra, chodź Janek. Znaczy pójdę za tobą, Janku. Oj. Zamiast iść, ja będę szedł, kurde. Trendy. A, tędy, dobra. Później sobie te punkty wy tam, znaczy dostępne punkty mamy, co nie, ale to później sobie je w, tam. Kurde, te utopce są wkurzające, powiem wam szczerze. Ale on jest słaby. Trochę. Dobra. Gdzie jesteś, Janek? Janek, gdzie jesteś? Trzymaj się blisko. No prowadź. Prowadź, prowadź mnie do tej szarowłosej dziewczyny. Prowadź mnie. Mam nadzieję, że już niedaleko, bo on mnie wyprowadził w jakieś pole w pioruny. Gdzie w ogóle my jesteśmy przede wszystkim? Ojoj. A tam sieroci... A, to jest sierociniec na tych krzywuchowych, tych... tych moczarach. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. What the fuck? Oj, 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 nie, nie gadajcie, że dwie. Ja pierdzielę. No gdzie spieprzasz? Ja pierdzielę. To wywerna jest, a? Wywerna. Dobra, spoko, damy radę sobie z nią. A i soharpie na doda. O fuck ja. O, 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 o. Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy. Spierdzielamy. No i nie dam rady z nią. Muszę sobie trochę życia ten, no wiecie. Żeby trochę mi się zwiększyły. No i nie dam rady z nią. Fuck, biegnij. No, mówiłem, że nie dam rady z tobą, kurde, głupia. Nie wiem, czy to wywerna była, co to w ogóle było? Czy co to w ogóle było? What the fuck? Co to w ogóle było? No, what the fuck? Dobra, jeszcze raz robimy to, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, wszystko po kolei, wszystko po kolei, spokojnie, skończymy grę, spokojnie. Aha, i tu będą znowu tu utopce, ta? Aha, no fajnie. Ojeju, dopiero tutaj jestem. Nie fajnie. Nie fajnie. No atakuj! Co ty, Geralt, robisz? No ludzie! Bez przesady już. Ja pierdzielę. Ale żeś mi odje... ale odjęliście mi. Ja pierdzielę. Trzymaj się blisko. Poczekaj chwilę, Janek. Poczekaj, poczekaj. Ja muszę się przespać. Kurde, bo... żyć mam mało i nie dam rady w ogóle iść dalej. Znaczy, zwiększyłyby mi się, ale to trzeba byłoby czekać wieczność. Co nie...
O, 3900, fajnie. Powoli mi się zwiększają, fajnie. W górę, fajnie, fajnie, podoba mi się takie coś. Ale to też można samemu sobie zwiększać, wiecie. No dobra, jeszcze raz tutaj zrobimy sobie to samo. Zapiszę grę, może najlepiej byłoby. Oczywiście na tym wolnym miejscu, co nie? Okej, dobra, to ja sobie to pominę, bo ja to już widziałem. Ja jeszcze widziałem przecież, ile razy można oglądać to samo. No co ty robisz, ja pierdzielę. No bez jaj. No chcę wejść tam. No what the fuck. To jest wywerna, tak? Po cholery tu harpie jeszcze się wpierdzielają, no ja pierdzielę. Głupie harpie, no ludzie, bez przesady już. Wypierdzielaj, głupia harpio, wpieruny tam. Będziesz mnie tu wkurzać. Okej, pięknie, pięknie. Ciebie najpierw chcę zaatakować, kurde. Pięknie. Harpia padła. Ja pierdzielę, dobre. Słabe są harpie, też szczerze mówiąc. Wiedźminie dwójce to ja, kurde, miałem, powiem wam, w ogóle z tym zaatakowaniem harp, jak pamiętacie, kurde, miałem problem, powiem wam, no w ogóle miałem problem z zabiciem harpii w dwójce, pamiętam. W ogóle w dwójce trochę się trudno grało właśnie w tą grę. W drugiej części trochę trudno, ale jakoś wyszedłem, co nie, ledwo. Tam 35 odcinków mi zajęło tylko. Może chodziło mu o tę butelkę. Aha, może i tak. Ja tam nie wiem. Bo... Uhu, snowboard! Trzymaj. What the fuck? Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Wścina! Ha! Jak to brzmi? Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawienia się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. Tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. No i o to chodzi, kurde. Pomoc, a nie, kurde. Wcześniej to się mało by się nie wymigał, co nie, z właśnie z obietnicy. Ale jakoś Wiedźmin da radę. W ogóle, znaczy Wiedźmin, wiecie, on tak jakby... jeju. No jakby pomógł trochę.
Czy jak, nie wiem, no czy nie, jak to pomógł? Jezu, pomógł, pomógł temu! O Boże, baba wodna, no nie wierzę. Jeszcze jeden, chodź tu. Trzy hity, ja pierdziele, jakie słabe. Znaczy mi chodzi o to, że Geralt, wiecie, tak jakby on, jak to można powiedzieć, jeju, zapomniałem, mam na końcu słowa, co nie, te słowa, kurde, na końcu języka znaczy, kurde, tylko nie wiem jak to powiedzieć wam. A kurde. No wiecie, że obietnica to obietnica, co nie? Wiedźmi tego dotrzyma. O właśnie, o to mi chodzi. Jeszcze kurde dostałem chrypki, no nie wierzę. No kurde, co ty Geralt robisz? Ja pierdzielę. Dobra, jesteśmy już przy tej chatce, jesteśmy, fajnie. W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec, panie pomogą znaleźć. Kurde, jakie słodkie dziecko, Janku, powiem wam. Skoro tak prosisz, pomogę. Chodź za mną. Kurde, słodkie dziecko, powiem wam. Kurde. Powiem wam szczerze, że się wzruszyłem aż. Przy tym dziecku, przy tym Janku, kurde. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie, marny człek przed wami stanie. Czyżby ty jesteś wiedźmo? Ty jesteś wiedźmo. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej.
Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemi wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu Sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Właśnie. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Aha, okej, dobra. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieta. Podaj kawalerowi sztylet. A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Pani, dobrze, już idę. Sztylet, muszę przynieść sztylet. Sztylet, daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na łazie. Łysy głaz, głaz łysy. Głos wie. Głos słyszy. Powiem wam, że... też sobie nie wyobrażałem takiego czegoś. Serio, kurde, dziwne. Ja pierdzielę. Dziwne jak nie wiem co. Dobra, gdzie jest wyjście? Kurde, ciemno jak nie wiem co. Nie wiem, gdzie jest wyjście. A jest, dobra, mam. Dobra, dobra, mniejsza o to już. Dobra, idziemy spać, co nie? Śpimy się do 7. A co tam? Dobra, mam nadzieję, że burzy nie będzie. No, myślałem, że nie będzie. Dobra, nie ma burzy, fajnie, okej, fajnie, wreszcie nie ma burzy! Yeah, fajnie. Dobra. Gdzie mamy iść w ogóle tak przede wszystkim? Ojojoj, jak daleko, o ja cię kręcę. Chodź, płotka, chodź. Chodź do pana. No chodź, kurde, nie wkurzaj mnie, płotku. Dobra, którędy by było najlepiej, najszybciej? Do tego to ja nie wiem. Kurde, nie chcę mi się za bardzo przez wody jechać. Ale dobra, nie ma wyboru, co nie, to trzeba przez wody jechać. Ale powiem wam, że ja tej rozmowy nie wyobrażam sobie tak, że przy tym, że ta babcia, co nie, tego Janka, co nie, cała, że tak będzie, kurde. Nie bójcie się, ludzie. Witajcie. Jeszcze dokończę, nie wyobrażałem sobie tak, kurde, tej rozmowy, co nie, z tymi widziłami, że ta babcia będzie tak jakby za nich gadać. Wyobrażałem sobie, że to było dziwne, powiem szczerze. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie, jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet?
Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Wiesz, kto mnie przysyła. Dobrze, będzie łatwiej. Wybaczcie, ja nie wiedziałem, że przychodzicie od pań lasu. Często korzystacie z ich pomocy? Od postrzyżyn każdy jest ich. To się o nas troszczą. Surowe to panie, ale sprawiedliwe. Wymagają, ale przecież w życiu nic nie przychodzi łatwiej. Kto przepędził morowe powietrze? Kto dał ziarno pod zasiew? Ludziska welężują cholewki, a nam się jakoś darzy. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Właśnie, więc jeszcze... Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwendanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Dobra, jeszcze nie powiedziałaś mi to, czy... Oj, nie! Bywaj zdrowy. Nie to... No ludzie... Jedni nazywają je wiedźma... Ci, którzy zowią... Jak... Oj, dobra. Myślałem, że powiesz coś mi na temat tej szarowłosej dziewczyny tej. Jestem głodna. Czego tu? To my zadania poboczne, to niepotrzebne mi na razie są. To są jakieś chłopcy, staruszka, a kto to jest tylko? A ja znam te wzgórze i te szepty. Dobra, nic nie ma tutaj ciekawego. Szczerze mówiąc... No co? Co się pchasz, ty? Głupia babo. Ojoj, daleko stąd, to myśli, ja pierdzielę. Ale nie używaj! Owco, może z owco porozmawiam, da się? Dobra, czekajcie. Dobra, co mamy tu zrobić w ogóle jeszcze? Krwawy baron, dowiedz się co... Dobra, to spokojnie. Pobocznych mamy tylko tyle, tak? Dobra. Fajnie. Dobra, to lecimy. Znaczy... Chodź, płotka. Co my tu mamy, jakieś kurde potworki? Kurde koło wsi? No nie fajnie. Czy mi się wydaje jakieś potworki? Może mi się wydaje, ale... Nie wiem. Mniejsza o to. Chyba są jakieś potworki, ale... Kto wie. Dobra, tam trzeba będzie zapisać grę pewnie. Koło tego miejsca. Zobaczymy, co to w ogóle za bestia jest. Przede wszystkim. Bo nie wiem jeszcze. Oho, już coś słyszę, nie wiadomo co. Nie fajnie. Nie zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Dobra, mam to za zadanie już? Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz.
Dobra, cicho bądź babo, dobrze? O kurde. Pięknie. Dobra, tam mamy, powinniśmy mieć... Kurde! No, dobry, dobra gra. O, tu coś mamy. O nie, to szybka podróż, nie chcę tego. Dobra, tu coś chyba mamy. Ale kto wie. Dziwne drzewo tylko mamy, co nie? Nie fajnie. Dobra, pytanie jest teraz takie, gdzie jest ta... Gdzie jest ten potwór? Magia. To miejsce mocy. Tu coś mamy? Nie. No skakuj tam, co ty Geralt robisz? No ludzie! Bez przesady już. Ja pierdzielę. No fajnie. Ale dobra, jak co ja mam tu zrobić przede wszystkim, bo... Nie wiem. Ja pierdzielę. Tu coś mam. Odejdź. 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 Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania. O, fajnie, zyskałeś jeden punkt. Tutaj? Ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę, a my iść tutaj, ja pierdzielę. Dobra, pytanie jest teraz takie. Tu kurde nic nie, za bardzo nie widzę. Znaczy, co ja to robię? Dobra, jak ja mam tam przejść teraz? Ej no, no to come on. Tędy muszę iść. Dobra. Każo to każo, co nie? Dobra, okej, okay. Można już się wynurzać pewnie. No tu coś mamy jeszcze na górze. Ale nie wiadomo co to w ogóle jest. Dobra, pięknie. Co my tu mamy w ogóle? Jakieś drzewo w piruny, ja pierdzielę. Dobra, zapisujemy grę, zobaczymy co to w ogóle jest przede wszystkim najpierw. Oho. Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Żebyś się pytała. What the fuck? Czy chcesz mnie wyzwolić? Co to jest? Widziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jesteś pewna? Jeżeli coś zagraża sierotom, sami. Dzieci już zabrane. Nie będę cię uwalniał. Proszę. Nie. Mogę być wichurą. Nie. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Nie. Właśnie. Nie podejmę decyzji teraz. Wróć. Uwopacz na mych... Wróciłem. Czekałam. Pomóż. W miejscu Ar. Uwolnij. Nie wierzę ci, Grygo. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie masz się. Ale jesteś paskudny. Zniw serce. Jak mam to zrobić? Czekajcie, tu mamy kolejny. Padłaś. Dobre.
Dobra, i teraz można ją atakować, co nie? Pewnie. Czy nie? Nie da się? O kurde. Ale słabe to. Albo i nie, albo i nie słabe. Oj, 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 oj. Tu jeszcze jedno jest. Dobra. Pięknie. Powiem, co to było, co to za bestia. Jeju, to była łatwizna. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Nie wierzę, to było takie łatwe. Ja pierdzielę. Chyba najłatwiejsza bestia do tej pory. Tak mi się wydaje. Ale nie, czekajcie, nie, nie, jednak na, tak, najłatwiejsza. Najłatwiejsza bestia, jaka istnieje do tej pory. Czekajcie, tu mamy już ten... Aha, dobra, fajnie. Już wszystko pokonane, zawaliście. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. O, dzieci, co oni tu robią? O, Sołtys już od razu przyszedł. No, cześć, Sołtysie. Co się stanęło? Tam, tutaj, znaczy... Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek. Przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Tak. Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? Zabiłem go. Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem i serce, i lokatora. Znaczy się zmora. Nie wróci. No. Nie. Wiedźmy, czy jak je nazywasz, panie lasu. Wiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Co? No co, come on? Ja pier... Ja pier... Oto jej zapłata. Przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Właśnie. Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Velen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Ja pierdzielę. Fajna zapłata. No to come on. What the? Schowaj broń, kawalerze. What the fuck? Jesteście też jesteście inne niż na Gobelinie. No, sztywnie. What the fuck? Ale ty jesteś porąbana, ta głupia wiedźmo. Znaczy pani lasu, przepraszam. Kolejne ucho do kolekcji, wow. Fajnie. Najlepsza to ta środkowa, z tym garfkiem na łbie.
Wybaczamy ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłuściutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowłosem. Ale ja nie chcę. Kobieta, która opiekowała się dziećmi. Spłaca swój dług i jest to z własnej woli. Jest szalona. Kiedy zawierała z nami pakt, wiedziała, co ją czeka. Pomogłyśmy jej. Ona obiecała służyć. Teraz nosi nasz znak i należy do nas. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, Białowłosy. Właśnie. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna. My się włosy. Tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona. Bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Mhm. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnąbrna, uparta i samolubna. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie tak, jak było. Opowiemy, kawalerze. Idźcie, grubasie. Dobra, oglądajmy. Wiedziałyśmy, że przyjdzie taki tyfon. O, jest Ciri! Z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jaką mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Wpadła prosto w nasze ręce. Starsza krew. Krew mącicielki. Jakie gniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi tężyć. Do stołu ukryłam, w kotle już gotuję. Nie wolno nam, wiesz, że ona jest dla niego. Ingrid dostanie ją, dostanie, ale nie całą. Dobrze mówi, skosztujemy jeno krzyle. Stopy jej ucnę, ładnie ma, zgrabny, na rysu będą jak z dala. Uff, narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź. Ona tu słyszała. No nie zacinaj się, no dobrze. O, pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. What the? Co to był? Jakiś kurde rycerz. What the fuck? Czego Ciro chodzę? Ciri chodzę. Co to jest? Wow! Powiem wam, że nie byłem, kurde, zdziwiony jestem, że chodzę nią teraz. Wow. No nie. Dobra. Czas on spierdzielać w tej chwili. Żebym nawet nie wiedział, że będę Ciri chodził, ja pierdzielę. Dobra, trzeba ich wywabić, co nie? Te ogary, co nie? Dzikiego gonu. Gdzie ty jesteś, głupi ogarze? No, dobra. Dobra, idziemy. Ale powiem wam, że się dziś nie byłem do końca, co nie? No, jeju.
Że będziemy chodzić Ciri, kurde. Byłem, jestem teraz zdziwiony. Ale ona, kurde, powiem wam. Ja cię kręcę, ale ona, kurde, już duża jest. Kurde, dziki gon, ja pierdzielę, serio? Nie wierzę. Idź sobie stąd, dziki gonu. Dziki gonu. Idź sobie stąd, parszywy ty. No, pójdź sobie stąd, no. Dobry człowiek. Idź sobie. Wow, ona na drzewie była, ale skubana. No tak, prawda, przecież pamiętacie scenę na początku gry. Przecież ona miała zawiązane oczy, co nie, i... Przecież ona piruety robiła, co nie. O kurde, się potknęła, oh shit. Niefajnie. Niefajnie. Chciałeś cię zabić, chciałeś się porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smaki krwi przypomną nam lata. A zaraz cię kopnę w tej grubasie. Ja ci zaraz dam, kurde. Starsza krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Idź, kurde, much latają koło twojej mordy. Idź sobie stąd już. Kurde, nie wiem co wybrać, kurde. Myślę, nie wiem czy iść zabić te wiedźmy głupie, czy znajdę ją. Uciekło. Jak coś zlamiłem, co przecież mogę wczytać grę od nowa przecież. Żeby was zabić. Wrócisz. Tak splatają się nasze losy. A wtedy ktoś umrze, ale żadna z nas. Teraz będziesz gonił za ciemiem i dłoń. O idź, kurde, tam jesteście tacy, kurde, mądrzy, że nie wiem co. A jeśli nie umrzesz, co wy to robicie? Do zobaczenia, piękny rycerzu. What the fuck? Co to było? To zakończona już misja jest. Czekajcie. Wiecie co? Chwila. Zaraz sobie zobaczę na czas teraz. Dobra, to trzeba to wczytać teraz jednak. Zabiję je jak nie wiem co, serio. Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała Wiedźminowi o... Dobra, ja już słyszałem już chyba z piąty raz, czy szósty, jak ja wczytuję tę grę. Wiedźmin wyruszył tam, w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam... Dobra, fajnie. Mam nadzieję, że... Okej, dobra, jeszcze raz róbmy to. Szybko zrobimy to, uporamy się z tym i będzie elegancko, co nie? Okej, dobra, jeszcze raz róbmy to. Szybko zrobimy to, uporamy się z tym i będzie elegancko, co nie? Wow, za pierwszym razem, no kurde, powiem wam, że nieźle. Pięknie. W ogóle, jakie ona ma, kurde... Nie mogę zobaczyć, co nie? Nie mogę, dobra, nieważne. Myślałem, że będę mógł, co nie? To jednak nie będę mógł zobaczyć, jakie ma te... jaki ma mieczek, co nie? Dobra, pięknie. Dobra, trzeba spierdzielać. Kurde, jeszcze tutaj kolejny... Pięknie. Ale ona chyba dużo mi się wydaje. On musi odejmować, co nie? Życia. Tym wszystkim, co nie? Tym. Dobra, to można chyba, co nie? Pominąć. Dobra, ładuje się, fajnie. No ładuj się szybciej. Chciałeś się porąbić. Starsza krew. Żałuję. Chciałyście ją zabić. Słowa rzucone na... Nasze... Teraz będzie... Wszędzie będzie... A jeśli ją dogonisz... Aha, dobra! Dobra, okej.
Czekajcie, a gdzie jest ta w ogóle ta starsza babcia, czy jak ona tam się nazywa w Pieruny? Gdzie ona jest? Nie ma jej. Ej no. What the fuck? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej no, poszła sobie gdzieś. Poszła i nie pożegnała się ze mną babulka. A nie, ona tutaj jest przecież. Zapomniał przecież totalnie. A gdzie ona jest? Ale serio, gdzie one w ogóle? Te dzieci się pochowały. Pochowały wszystkie. A, myślałem, że... Jak to? Że będzie można je zabić, te wiedźmy, a jednak nie można ich zabić. No kurde, myślałem, że można, ale tu jednak nie. Aha, no dobrze, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.